Pan profesor komponował park dokładnie tak samo jak komponował muzykę czyli rysował, planował założenia. To była taka kompozycja, którą tworzył przez ponad 40 lat. My nazwaliśmy ten park jego dziewiątą symfonią takim dziełem, które wciąż trwa. Profesor, jak żeśmy szli, to na przykład podchodził i dotykał tego drzewa z taką delikatnością, żeby tego listka nie urwać i mówi, zobacz Staś, jak to piękne te listki, na przykład buki, klony, profesor uwielbiał, jakie to śliczne, to po prostu było takie aż ujmujące, zawsze to była taka nagroda dla mnie. Jak to wszystko ładnie rośnie. Czasami potrafił przyjechać nawet sam, bez pani Elżbiety, na pół godziny na kawę, żeby zobaczyć Lusławicę. Mówi, tak się stęskniłem za Lusławicami. Jadwiga Kania, muzykolog, Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Pan profesor bardzo często mówił, że mieszkać może wszędzie, a żyć tylko w Lusławicach, więc. Myślę, że to było ukochane miejsce w świecie. A jak do tego doszło, że stworzył tak niezwykłe miejsce, myślę, że trzeba byłoby sięgnąć do lat dzieciństwa Krzysztofa Pendereckiego, kiedy, będąc kilkuletnim chłopcem, spacerował z dziadkiem do lasu. Dziadek, Niemiec, Robert Berger, opowiadał małemu Krzysiowi wtedy o drzewach, uczył go łacińskich nazw drzew, więc to były takie bardzo twórcze. Wspólnie spędzone chwile, i wtedy odkrywał te tajniki świata botaniki. Później wydaje mi się, że ta miłość wraz z nim wzrastała, pasja pogłębiała się, i pan profesor zaczął w końcu poszukiwać takiego miejsca, gdzie będzie mógł tą swoją pasję realizować. I tak z początkiem lat 70. trafił tutaj, do Lusławic. Stanisław Dudek. Opiekuję się parkiem w Wrocławicach od 1982 roku. Jako młody, 17-letni chłopak chciałem sobie kupić motocykl. I z moim wujem, który tu budował wtedy chyba oficynę, ten budynek obok, przyszedłem sobie zapracować na ten motocykl, prawda? I profesor wtedy jakoś mnie zauważył i zaproponował mi tutaj pracę. I tak się zaczęło. Jak zobaczyłem pierwszy raz pana profesora z żoną, tutaj zaprosili mnie na werandę, no byłem okropnie skrępowany i w ogóle nie docierało to, że ja mogę upracować u takich ludzi, prawda? Ale jakoś mnie zachęcili. I zaproponowali mi tutaj dom służbowy, gdzie mieszkałem na początku. Także otoczyli mnie taką bardzo opieką, tak? bo ja też miałem takie dzieciństwo, i te młode lata w ogóle nieciekawe, więc Państwo mi po prostu zastąpili, jakby rodzinę, też w pewnym sensie. Każda wizyta profesora to dla mnie było wzruszenie. Każda. I święto. Naprawdę czekałem. Jak nie było tu parku, dużych drzew, to patrzyłem. Tu taki mamy most dojeżdżając do zakliczyna. To patrzyłem jak światła. O, jedzie profesor, nieraz późno przyjeżdżali państwo. To się czekało zawsze z taką radością. Profesor zabierał mnie do szkółek, no i sadziliśmy drzewa, i tak. Złapałem tego bakcyla, jakby. To jest ważne, żeby kochać to, co się robi. I robić to, wiadomo, dobrze. I zaczęło się tak, może od małych rzeczy, no ale coraz więcej, coraz więcej. I to jest taka najlepsza nauka, bym powiedział. Bo trzeba rosnąć z tymi drzewami, prawda? Człowiek obserwuje i uczy się. Po prostu w ten sposób można się. Najwięcej nauczyć, bo człowiek tak w pewnym sensie eksperymentuje trochę, bo wiadomo jak co rośnie, w jakim stopniu jest odporne na przykład na niskie temperatury. No największe doświadczenie się zdobywa. Każdy element tego parku był perfekcyjnie przez profesora zaplanowany, rozrysowany i bardzo ważne jest to, że te wszystkie plany założeń parkowych pojawiały się na papierze nutowym. Rękopisy zawsze są opatrzone na marginesach lub na odwrotach, właśnie pomysłami parku, realizacji różnych założeń, więc to pokazuje, że profesor, myśląc o muzyce, nieustannie myślał również o parku. Nie planował ogrodu w jakimś osobnym notatniku. Te wszystkie pomysły rodziły się w zasadzie, można powiedzieć, pomiędzy dźwiękami. Także nie ma tutaj przypadkowego drzewa, przypadkowego kształtu. Znając nazwy łacińskie drzew, te wszystkie notatki, szkice są zawsze bardzo precyzyjnie opatrzone tym jakie to ma mieć rozmiary, z jakich roślin ma być zbudowane dane założenia i też w którym miejscu ma ono powstać. Profesor każdą wolną chwilę, też z tego co wiem, jak miał między próbą a koncertem, to brał taksówkę i jechał do jakiegoś parku albo ogrodu. I też wiele takich cennych uwag i wiadomości. Mówi, wiesz, byłem tutaj, byłem tam. Także tu z całego świata są drzewa. Najpierw pan profesor to miejsce tworzył, a później z tego miejsca czerpał. Sam wspominał, że najpiękniejsze. Kompozycję zawdzięcza swoim ukochanym drzewom. Także myślę, że sam sobie wykrował takie miejsce, które było dla niego, z czasem stało się dla niego inspiracją. Na wielu kartach, rękopisów, szkiców pojawia się w Sławice, ale na pewno będą to karty Credo, na pewno będzie to kwartet na klarnet i trio smyczkowe. De Profundis z Siedmiu Bram Rozolimy, koncert na Waltornie, Winter Rise, fragmenty koncertu letowego. Pan profesor wspominał, że. Powstawały właśnie zimą na ganku Lusławickiego Dworu. Profesor zawsze mówił: Wiesz, ja bym chciał doczekać, aż te drzewa będą duże. I doczekał, bo przecież te drzewa, które żeśmy pierwsze sadzili, to są 30-metrowe już, potężne, prawda? Ale ogólnie to marzenie profesora się spełniło. Pan profesor powiedział, że muzyka, podobnie jak drzewo, jego muzyka, jest podwójnie zakorzeniona w ziemi i w niebie. To jest taka metafora, której bardzo często używał, podobnie zresztą jak metafora labiryntu. Tutaj w parku są dwa tego typu założenia. Mały labirynt i ten duży, taki spektakularny, przed którym teraz właśnie stoimy. I te labirynty nie znalazły się tutaj w parku przypadkowo. To jest taki bardzo ważny symbol dla Krzysztofa Pendereckiego. Wielokrotnie mówił, że droga twórcy, jego droga jako kompozytora, wiedzie właśnie przez taki labirynt. I jakie ciągłe błądzenie, poszukiwanie dla Krzysztofa Pendereckiego Znaczyło dużo więcej niż łatwe, proste dojście do celu. I tego też zawsze życzył młodym muzykom, kompozytorom, takiej trudnej drogi, która jest dużo bardziej wartościowa. I też wspominał o tym, że pokonanie tej samej drogi z innej perspektywy pozwala dostrzec nowe rzeczy. Sam zawracał niejednokrotnie z obranej drogi, ciągle szukał, zmieniał style, techniki. To było dla niego bardzo ważne, więc te labirynty tutaj w parku, to jest też taki bardzo ważny symbol dla Krzysztofa Pendereckiego jako kompozytora. Profesor nauczył mnie odpowiedzialności, estetyki też, jeżeli chodzi o park. No i przede wszystkim miłości do tych drzew, bo to mnie zawsze też fascynowało, No, że jednak warto i nie można sobie... Lepszej pracy wymarzyć, bo robi się to, co się lubi, i człowiek się też spełnia realizuje tym wszystkim. Pan profesor zawsze nas niesamowicie motywował i tego brakuje, ale nas z tym wszystkim tutaj pozostawił i ta tęsknota objawia się tym, że chcemy to jego dziedzictwo realizować najwspaniale jak potrafimy, że chcemy pokazywać właśnie pełne spektrum. Tej wielkości i niebywałości tego, co po sobie zostawił. Oprócz właśnie muzyki, piękny dwór, i wspaniały kochany park, i wymarzone Europejskie Centrum Muzyki. Także ta tęsknota właśnie powoduje, że dbamy wszyscy o to, aby to dzieło wciąż trwało. Czasami mam moment, że ja się zapominam, że profesor jednak jest, że przyjedzie za chwilę, prawda? Zawsze była mowa, że jak ja zamieszkam i będę miał więcej czasu, profesor mówi, to sobie dopieścimy ten park. No. Teraz jest, uważam, świętym obowiązkiem moim, więc dopieścimy to wszystko, bo zasługuje na to. Bo nie tylko był pracodawcą. Mogę śmiało powiedzieć, że mi zastąpił ojca. Czułem się jak w rodzinie i do tej pory tak się czuję.